powoli łapiemy tą optymalną formę? No jeszcze do formy to daleko, tak jak widać na boisku, ale no powoli trzeba do wszystkiego dojść ciężką pracą, także miałem spore zaległości przed sezonem i trener pomaga mi dojść do optymalnej formy. Jak dzisiaj w porównaniu z tym poprzednim meczem z Sandecją grało ci się? Wydaje się, że jest progres, porównując już takie elementy typowo piłkarskie. I to przesunięcie do przodu też chyba lepiej ci odpowiada. No lepiej mi odpowiada, ale no wiadomo, no, to nie był nasz mecz, wydaje mi się, bo wydaje mi się, że z Sandecją zagraliśmy dużo lepiej. Mieliśmy dużo więcej sytuacji, klarownych sytuacji, aczkolwiek no cieszy, wydaje mi się, że remis jest sprawiedliwy i na tak trudnym terenie wydaje mi się, że tu bardzo dużo zespołów może polec. Mówisz, że graliście z Sandecją lepiej, ale te pierwsze 45 minut dzisiaj było dobre, jak nie momentami bardzo dobre w waszym wykonaniu, bo to wy decydowaliście o warunkach na boisku, wy je dyktowaliście, gra była przesunięta na połowę Termaliki i oni praktycznie nie potrafili sobie stworzyć okazji, długo przetrzymaliście piłkę. Ładnie to wyglądało, patrząc z trybun. No cieszy taka opinia, aczkolwiek naprawdę my nie jesteśmy zadowoleni z tego meczu, bo do naszej gry nie pozwalało też, no nie chcę się tłumaczyć, ale boisko było ciężkie, było bardzo grząskie i no wiadomo, też cały czas padał, także no nie było to łatwe boisko i wydaje mi się, że naprawdę żeśmy nie grali tak jak to żeśmy grali u siebie i wydaje mi się, że no dużo więcej można od nas wymagać. Także mówię o sobie, także no czekam po prostu jeszcze na tą lepszą formę i wiem, że to jeszcze nie jest to i no mówię, czas działa chyba na naszą korzyść. A ja zawsze szukam pozytywów i takim kolejnym pozytywem w porównaniu z meczem z Sandecją to są stałe fragmenty gry. Z Sandecją w ogóle wam nie wychodziły. Dziś co prawda też bramki nie było, ale przez ciebie bite wolne czy rzuty rożne sprawiały już więcej problemów bramkarzowi, który wybijał te piłki tak trochę na oślep. I przy lepszej komunikacji, przy lepszym zgraniu można było to by sfinalizować bramkę. Na pewno to przyjdzie z biegiem czasu, bo to wszystko się tworzy. No tak jak mówię, że no, to wszystko działa na naszą korzyść i zespół po prostu musi się zgrać i scalić. Trener szuka optymalnych rozwiązań i no, postanowił mi zaufać. Dostaje fragmenty w gry, tak, i mi je powierzył. No, wydawało mi się, że no, też mi się wydaje, że te piłki nie były źle bite i jeszcze teraz musimy po prostu to wszystko pozgrywać, żeby chłopaki też wiedzieli, gdzie te piłki zazwyczaj spadają i tam nabiegać. I strzelać gol. Dziękujemy.